Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na następne zajęcia. Zaczniemy sobie od pozycji, którą dostali Państwo do domu do rozwiązywania, tu trzeba dać mata w trzech ruchach. No i ponieważ na pewno już wszyscy, którzy mieli rozwiązać, rozwiązali, to teraz pokażę, jak to ma wyglądać. Najpierw dajemy szacha. Wiadomo, że jeżeli tutaj białe chcą dać mata temu królowi, no to nie możemy robić cichych ruchów. Musimy po prostu konkretnie dawać szachy, bo inaczej nie zdążymy, prawda? Białe dadzą mata w dwóch ruchach. Także dajemy szacha, no i król ucieka. I teraz jest pewien problem, no. Trzeba dać następnego szacha. Jeśli zbijemy wieżę, to w jednym ruchu nie damy mata. Można dać szacha hetmanem tu. Pionek zabije i nie ma mata. Jeszcze mamy tylko dwa ruchy, prawda? Niespodziewanie trzeba zagrać tak. Piękny ruch. Hetman wchodzi pod bicie i pionka, i króla. I teraz jak pionek zabije, to tu jest mat. Odciągnęliśmy piona. Pytanie na odciągnięcie. Jeżeli hetmana zabije król, to tu jest mat. Jest to zadanie nie na żadne tam likwidacje obrony, tylko po prostu na odciągnięcie, prawda? Tak naprawdę, bardzo ładne zadanko na odciągnięcie, czyli szach, wieża stoi tu, musi iść tu i teraz odciągamy albo pionka i mat jest na F2, albo króla i mat jest na H1. No taki piękny mat. Także tak to miało wyglądać. No i dzisiaj zobaczymy sobie dwie partie, trzy partie. No i teraz mam problem, dlatego że ta pierwsza partia była grana według tego, co mam tu napisane, w 1822 roku, czyli bardzo dawno temu, prawie 200 lat. I mam napisane, że białymi grał Janny, a czarnymi Steiner. Steiner to było trzech Steinerów słynnych. Lajosz, Herman i André. To byli Węgrzy, którzy grali, ale oni się wszyscy urodzili na początku XX wieku. Na początku XX wieku, prawda? To jest wiek XVIII, wiek XIX, 1822 rok. No i nie wiem, czy ja po prostu się pomyliłam. Nie mogłam znaleźć tych zawodników. Janne to nie wiem jak to się w ogóle czyta, jakieś Jenny. Steiner, 1822 rok. Mogłabym z tej partii zrezygnować, ale nie chcę, bo ona ma 15 ruchów i są trzy kombinacje takie pouczające. To szkoda mi tej partii. Może zobaczmy, jak to wyglądało. Gambit królewski, nieprzyjęty. Skoczek F3, żeby hetman nie dał szacha. D6. I na razie wszystko dobrze, prawda? Tak to miało właśnie wyglądać. I zaraz po skoczek F6. Tutaj było powiedziane chyba poprzednio, że trzeba po prostu pozbyć się tego gońca, żeby móc zrobić roszadę. No i po tym ruchu ktoś tam tu się bije, ktoś tam się dalej bije. Prawdę mówiąc, to nawet nie pamiętam, co tam było. Po prostu gambit królewski to nie moja bajka, no ale w każdym razie starałam się wtedy jakoś dotrzeć do tego, o co tu chodzi. No. W każdym razie on nie zagrał skoczek F6 w ogóle, też dajmy. Więc nie był to przodek godny swoich potomków, bo ci wszyscy Steinerzy byli silnymi zawodnikami. Byli to Węgrzy. Także zagrał skoczek E7. Skoczek E7 to jest pierwsza możliwość zrobienia kombinacji. Bo gdyby skoczek był tu, to skoczek broni tego gońca. I wtedy jakieś takie ruchy i napadnięcie na króla nic nie daje, bo nie weźmiemy tego gońca, prawda? Król sobie gdzieś ucieknie i jesteśmy bez figury. Potem wyrzuci skoczka, wyjdzie stąd, skończy rozwój, prawda? Czyli nie możemy ofiarować tego gońca na F7, znaczy nie przyniesie nam to sukcesu. Ale jeżeli skoczek przed na E7, skoczek nie broni tego gońca. I teraz już można to ofiarować. To jest taka typowa ofiara.
tej partii będą typowe ofiary. Chociaż ładnie. No i skoczek napada na króla. I teraz jak król odejdzie, to bijemy gońca. No i mamy pionka, mamy atak. Nie mamy białopolowego gońca niestety, no ale ten król tu będzie zaraz biedny, prawda? Będą mu groziły jakieś rzeczy. Dlatego po tym biciu... Po prostu skoczek E7 to jest ruch nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Nie wiem, czy on chciał straszyć tego piona. Czy chciał potem grać F5. Naprawdę nie wiem, co ten Steiner chciał. Czy zagrał taki słaby. No i dostał goniec F7 i tego nie zabił. Zagrał tak. No jak zagrał tak, no to teraz grozi na przykład zabić skoczka i potem zabić gońca, więc goniec musi uciekać. Nie, możemy zagrać co prawda tak. Jak zabije hetmana, to dajemy szaka, ale tu jakiś goniec zginie, więc to jest niedobre. Goniec się cofnął na B3. No i teraz czarne, nie przejmując się losem swojego króla, napadają na skoczka, prawda? Tak jak normalnie to się robi, bo ten skoczek jest związany. Patrzą na niego lekkie figury, więc nie można go tak obronić, żeby pionek nie musiał zabić. Jak wieżą obronimy, no to po biciu i tak pionek będzie musiał zabić, prawda? Czyli ten król będzie osłabiony. No oczywiście nie można zrobić roszady, no bo tutaj będzie podwójne uderzenie. Więc to w ogóle jest niedobre. Będzie podwójny szach po prostu. Jak zabijemy skoczka, będzie podwójny szach i to zostaje się bez figury i w ogóle. Także po tym ruchu, no wydawałoby się, że białe mają kłopot. Zresztą tak samo się gra, jak i przy poskoczek F6 też to można powiedzieć. Ale białe niespodziewanie zagrały tak. Zabiły tego skoczka. No i jest to druga ofiara, prawda? Bo teraz, jeżeli goniec zabije, damy szacha, nie wiem, gdzie ono będzie, zabijemy hetmana. No i teraz widzimy, że białe mają figury więcej. Jeżeli goniec nawet odejdzie tu, to skoczek się tędy przepraszam. Tutaj jest jakiś pionek jeszcze. To skoczek po pierwsze może zabić piona, prawda? Chociaż po tym ruchu to tędy tu może nie być, więc nie wiem, czy tego piona warto brać. Po prostu ten goniec go przymknie. Ale może zwyczajnie wyjść. No i białe mają figurę więcej. Jeżeli czarne zabiją skoczka, no to białe zabiją gońca i też mają figurę więcej. I piona oczywiście. Dlatego po prostu to jest niedobre w tym momencie. Właśnie dlatego, że tutaj grozi podwójne uderzenie, prawda? Gdyby król był tu i jeszcze tu pionek na dodatek najlepiej, to wtedy, a skoczek tu uczciwie stał, no to wtedy można tak grać, bo nie można wtedy oddać hetmana, bo nic się za to nie ma. Jeszcze powinien być wtedy pionek. A jeżeli mamy tu skoczka, króla tutaj i po biciu grożą widełki, czyli my oddajemy hetmana tylko na chwilę. Ale to też jest kombinacja, prawda? Oddajemy hetmana na chwilę, po czym go odbijemy i będziemy mieli figurę więcej. No to czarne się tutaj, nie wiem, czy one to w ogóle widziały, ale podejrzewam, że nie. No więc zabiły tu. I teraz jak hetman zabije gońca, to one zabiją skoczka. No i teraz on może oczywiście się cofnąć skoczkiem. I ta pozycja nie jest dla białych zła, bo ten goniec jest trup. Roszadę mogą zrobić. Jest wszystko dobrze. Ale one zamiast tego po prostu najzwyczajniej w świecie zabiły sobie gońca, bo tu tego piona odbiją, tylko że wtedy goniec się otworzy, prawda? Nie wiem, czy nie lepiej było tak, jak ty mówię, zagrać. Czyli zasłoni się tym i mamy piękne centrum, roszady zrobimy. Nie widać, jak te czarne mogą gwałtownie atakować, żeby... Prawda, skoczek jest związany, ale... A z kolei wyrzucanie gońca, osłabianie, no to nie jest takie dobre. Może on tego nie chciał, no też nie zabił gońca. No to pionek zabił skoczka. No i teraz hetman zagrał tak. No biorąc pod uwagę, że tu za chwilę będzie mat, to chyba jednak białe miał rację. One po prostu nie muszą robić oszary, tutaj te silne piony w centrum chronią króla. No i chcą dać matę, prawda? No i tutaj oprócz jakichś takich ruchów, które po prostu są ofiarą piona. Żeby obronić ten punkt, trzeba zabrać hetmana. To jest jedyny ruch.
No i teraz widzimy, że białe w ogóle się nie przejmują jakimś takim pionem. Mogły zabić piona, prawda? Zabrać sobie pionka. Mają silne centrum, mają piona więcej, dwa piony już w tej chwili. Także no króla mają w centrum. Chciałby zagrać tak, jakoś tak. Jeżeli roszady nie zrobią, można to, no długa roszada, to można zagrać tak i zrobić długą roszadę, prawda? Chociaż tutaj też są dziury. No w każdym razie on nie zabił tego piona. To zagrał F5. F5 jest ruchem skierowanym w tym celu, prawda? Chcemy zagrać F6, podciągnąć pionka i dać mat. Zagrał sobie F5. No to goniec D4. Goniec tu kontroluje pole, prawda? I wydaje się, że teraz ten ruch F6 jest niedobry, no bo stracimy pionka. No i białe zebrały F6. Goniec zabił. No i teraz następna kombinacja. Można powiedzieć, że już oddanie piona to jest kombinacja, ale tak naprawdę ładna kombinacja jest teraz. Oddajemy hetmana. Pionek zabił. I goniec daje na to. Także mieliśmy piękne kombinacje. Ofiara hetmana przejściowa tutaj. Wcześniej mieliśmy ofiarę na F7 gońca, prawda? I tutaj mamy teraz piękną ofiarę hetmana w celu dania mata. Być może ta partia jest w ogóle grana przez zupełnie innych zawodników niż mówiłam, ale po prostu no ja mam takie źródło i nic się tu nie poradzę. W każdym razie wydaje mi się ona ładną partią. No dobrze, to teraz obejrzymy sobie następną partię. I tym razem już wiem, kto grał i z kim. Grał Alechin z Brusem. Bruce miał na imię Roland, albo coś w tym stylu. To był jakiś kiepski zawodnik. Jakiś Anglik w każdym razie. Grali w 1938 roku. I była to obrona Karakany. Jest to pouczająca partia. I powiem dlaczego. I teraz normalnie gra się tak, prawda? W większości partii gra się tak i D5. Ale Alechin gra tak jak Fischer. Fischer też grywał. On grywał najpierw dwoma skoczkami. I tu okazuje się, że Alechin ma swoje powody. To znaczy Fischer też miał swoje powody. Po prostu to jest dosyć chytry ruch. No to oczywiście D5. W Karakanie cokolwiek grają białe, to zawsze drugi ruch jest D5. Jak zagrają tak, to też jest D5. Taki atak panowie. No właśnie. W każdym razie on zagrał skoczkiem, no to D5. To najlepszy ruch. I teraz skoczek F3. I teraz moim zdaniem czarny zrobił błąd. Jeżeli jest taka pozycja D4, to grywa się tak, bo tutaj czarne nie mają lepszego ruchu. One muszą to zabić. Po prostu nie mają co grać. Mogą grać jakieś G6, ale G6 jest niedobre. Znaczy, nie najlepsze. Najlepiej jest zabić tu i teraz albo skoczek F6, albo goniec. Ewentualnie skoczek D7. Ale główny wariant jest goniec. Skoczek idzie tu, goniec idzie tu. Jeżeli skoczek teraz wychodzi, to ten skoczek chce napaść na gońca. I niby goniec jest broniony, ale za chwilę chcemy zagrać tak. I teraz on nie bardzo może grać H6, bo on grozi mu wyłapanie gońca, prawda? Ten goniec zginie. A teraz po H6, po tym te piony są kompletnie rozwalone. Tu same słabości. Bardzo słabe, zwłaszcza ten punkt G6 jest bardzo słaby. Dlatego jeżeli ktoś zagra skoczek F3 w tym momencie, to trzeba zagrać skoczek D7, koniecznie. Żeby jak on tu wejdzie, żeby to zabić. Żeby móc, żeby nie było, żeby skoczek nie stał tu i żeby po tym ruchu można było spokojnie zagrać H6. I teraz jak on pogoni gońca, schowamy go do dziury i potem go wymieniamy. A jeśli on nie chce go wymienić, no to gramy jakoś tak. Potem szybko skoczek może przesłonić. No tak się po prostu gra i to jest normalne. Po prostu jak on zagra tak, to trzeba zagrać tak. Bo jak już puścimy tu skoczka, no to będzie, mogą być problemy z tym gońcem. On pięknie wyszedł, prawda, żeby nie był zamknięty. Karokanie. Trzeba wyjść gońca, bo jak się go zamknie, no to okaże się, że ten ruch jest stratą tempa, bo przyszliśmy na C6, a i tak będziemy musieli zagrać na C5. Natomiast tak jak było, zobaczmy jak to było jeszcze raz.
ogóle ustawmy to. Było tak, tak. I teraz był skoczek, prawda? Czyli nie było do 4. Był skoczek, po D5 był skoczek. I teraz niepotrzebnie zabił, bo ten skoczek już tu jest i on już będzie gotowy wejść na E5. A tego skoczka już tu jeszcze tu nie ma, prawda? Jeżeli teraz on zabił, ten zabił, goniec wyszedł, skoczek się cofnął, goniec tu. Teraz jest ruch biały. Prawda? A tego skoczka tu nie ma. Nie ma tego ruchu. I nie ma tego ruchu. A jest ruch biały. I po goniec G6 jest H4. I co z gońcem? Jak H6, no to skoczek napada na gońca. Prawda? Zdążył, po prostu brakuje tych dwóch ruchów. Gdyby były te dwa ruchy, to ten skoczek tu nie wejdzie, bo się go zbije. Jeszcze może pokażę od razu, co powinno być grane. Po prostu błędem było bicie tego piona. Nie trzeba bić tego piona w tym momencie. Bo nie, jak na przykład jest taka pozycja, to czarne nie mogą zagrać tu gońcem, prawda? Nie mogą wyjść gońcem, bo hetman zabije. Nie mogą przyjść tu, nie mogą przyjść tu, nie mogą przyjść tu, bo tutaj takich ruchów się nie robi. Więc goniec nie może wyjść. Ale jeżeli jest zagrany skoczek, to bardzo dobry ruch jest goniec. Goniec wiąże skoczka i ten goniec wyszedł, prawda? I za chwilę zagramy tak. A po tym ruchu to nawet możemy to zabić. Bo ten goniec, jeżeli piony są ustawione na białych polach, to ten goniec nie jest znowu taki super. Nie będzie żadnego gonienia gońca. Goniec się wymieni za skoczka, pozycja jest, ma charakter zamknięty, jest wszystko dobrze. Ten goniec nie jest znowu taki silny. W ogóle na razie nie jest silny, prawda? Także błędem było bicie na E4. Po D4, czy powiedzmy w tej pozycji, po skoczek C3, trzeba zabić tu, bo nie ma innego ruchu. Nie ma lepszego ruchu. Jakichś takich, no to może nawet E5 grać. Właściwie. Po prostu. Natomiast jeżeli w tej pozycji, jeżeli nie ma tego ruchu, natomiast już jest skoczek, który jest gotów przyjść na E5, to nie wolno tego zabić. A w każdym razie nie wolno potem latać gońcem. A z kolei te skoczki już są aktywne, prawda? Więc jakieś inne ruchy, to można sobie zamknąć gońcem. No ale co to za radość jest? Gramy karokana z gońcem stojącym tu. To tak jakbyśmy grali francuską z tempem nie, bo we francuskiej mielibyśmy to, tylko potem byśmy grali tak. Znaczy na razie nie możemy, prawda, po skoczek. Byłoby tego skoczka jakoś wymienić. Skoczek jest tu aktywny. No dobrze. I on jeszcze wylazł sobie tu, no i teraz po tym ruchu. Tego nie ma. Czyli było tak. I teraz niepotrzebnie zabił. Powinien wyjść gońcem na G4. I teraz nastąpiło H4. No i nie ma wyjścia, trzeba zagrać tak, prawda? Bo za chwilę on zagra tak i goniec nie ma tu miejsca dla gońca. Bo takie ruchy to są w ogóle straszne. To osłabienie wszystkiego. Więc zagrał H6. Ale teraz po skoczek E5 ma kłopot z gońcem. Co z tym gońcem robić? Gdyby było tak i to byłby skoczek, to skoczek by zabił skoczka, no i hetmany by się wymieniły i jest dobrze. Na przykład. A teraz on po tym ruchu coś musi zrobić z gońcem. No to co coś, to jest to. Zostawienie gońca w tym miejscu jest jeszcze gorsze. Bo wszystko się, te wszystkie piony będą rozbite. No to goniec H7. No i teraz hetman H5. Zobaczmy, jaka jest pozycja. Czarne mają gońca na H7. Podejrzana figura. Białe mają dwa piękne skoczki już wyprowadzone, prawda? I mają w dodatku ruch, czyli ogromną przewagę w rozwoju. Tylko nie mają tego piona. Gońca mają nieotwartego. Wyskoczyły sobie hetmanem, no i chcą dać matę. No jeszcze taki ruch był możliwy. On tak nie zagrał. O nie, no taki ruch był niemożliwy, bo przecież skoczek jest broniony przez hetmana, prawda? Czyli dostałby takie coś. Prawdopodobnie. Tu i tu.
i niedobry ruch. Skoro ten ruch, który broni punktu F7 jest niedobry, no to trzeba coś zrobić. Ten ruch jest bardzo niedobry, bo zabierze mi figurę, to trzeba zagrać tak. Jeżeli trzeba zagrać tak, no to to już jest rozpacz. Bo co to robi z tym gońcem? Goniec jest swobodny. I teraz nastąpił piękny ruch. Jak nam wcale nie odszedł. Nastąpiło goniec C4. To jest właśnie piękno szachów. I teraz jak się zabije hetmana, no to tutaj jest mat. Na najsłabszym punkcie F7. No skoro tu grozi mat, to znowu trzeba coś zrobić. A to tym czymś jest tym razem to, prawda? Faktem jest, że tu jest goniec do obrony czarnych pól, ale czarne przegrają to na białych polach. Po prostu zobaczmy, ile białych figur jest uprowadzonych, a tego gońca nie można nazwać uprowadzonym, prawda? To jest goniec, który jest schowany. Wyszedł, potem poszedł tu, potem poszedł tu. I jeszcze został zamknięty. No dobrze, no to teraz już, jeżeli jest E6, to hetmanem trzeba odejść i hetman sobie odszedł na E2. No i czarne zrobiły pierwszy naturalny ruch, no może nie pierwszy, ale zrobiły naturalny ruch i natychmiast przegrały. Właśnie na tych polach, konkretnie dwóch, nie na tym. Zostały skoczek bije F7, podwójne uderzenie. No i teraz czarne oczywiście mogły tego nie bić, tylko się poddać. Zabiły. Hetman zabił. Jest mat. Także tak grał w szachy Alechin. No można powiedzieć, że nie trzeba być Alechinem, żeby wygrywać takie partie. Zresztą później na pewno wiele partii tak zostało wygranych w Karokanie. Całkiem możliwe, że ja też myślę, mi się też zdarzyło tak przegrać. Ale nie pamiętam tego. Dobrze. Cofnijmy teraz. Nie, teraz ustawmy jeszcze ostatnią pozycję. Ostatnia partia była grana w 1974 roku. Czyli całkiem, jak dla mnie to całkiem niedawno. Dla większości Państwa były to jeszcze czasy Zamierzchu zapewne. No i białymi grał Karl Robacz. Robacz to był taki Austriak. A czarnymi grał Jansa, Lastimil Jansa. No i Robacz, Jansa był bardzo silnym szachistą czeskim. On był bardzo silny arcymistrz przez wiele lat, zresztą jeszcze żyje. A Robacz chyba już nie żyje, tak, nie żyje. Urodził się w 1929, chyba i umarł w 2000 roku. Jakoś tak było. No i Robacz tu Jansa ograł. I będzie tutaj bardzo piękny przykład krzyża maltańskiego. Ta partia miała 14 ruchów, rzadko się zdarza, żeby tak szybko coś takiego nastąpiło. Że Jansa został ograny. Debiut będzie bardzo podejrzany. C4 to jest normalny ruch, teraz jak ktoś gra E5, to jest angielska. Jeżeli ktoś nie gra E5, to mogą być różne debiuty. Poskoczek, jeżeli zagramy D4, to może być wszystko, prawda? I Greenfeld, i obrona królewsko-indyjska, i obrona hetmańsko-indyjska, i obrona Nicowicza, i nawet gambit hetmański się jakiś może zdarzyć. Także to jeszcze nie określa, co to jest. No i teraz Jansa zagrał sobie F5. No i moim zdaniem to nie jest żadna angielska. Ja mam tutaj kod angielski A10. Moim zdaniem to jest holenderska. Po prostu. Ale pewnie się nie znam. Teraz jakby ktoś zagrał na najbardziej naturalną D4, no to jest zupełnie holenderska, prawda? Bo holenderska jest niby D4, F5. Ale przecież potem się gra C4. Zresztą w tej partii również było D4, więc nie wiem, dlaczego nie nazwać tego holenderską po prostu. Dobra, C4. A nie, nieprawda. C4 było, aha, dobrze, F5. Dobrze, on nie zagrał teraz D4, on to D4 zagra później. On tu zrobił podwójne fianchetto, czyli jednego gońca sobie ustawił tu, drugiego gońca sobie ustawił tu. To jest oczywiście normalnie niekorzystne, dlatego że każdy goniec strzela, ale to może powiem o tym, jak dojdziemy do tych gońców. F5 to jest ruch podejrzany. Moim zdaniem to nie jest pełnowartościowy debiut. Tutaj zawsze czarne mają osłabionego króla. Jak im się uda ustawić taką pozycję, to będzie dobrze. Prawda? Bo tutaj mają silne centrum wtedy, ale zwykle im się to nie udaje. Na przykład białe wcześniej grają tak, jak ktoś zagra tu, to będzie bicie w przelocie. A jeżeli nawet im się to uda,
Bo zwykle białe później uderzają E4. I te piony po prostu osłabiają. No nie mogą białe pozwolić, żeby te piony stały i potem szły do przodu i atakowały, bo to będzie niedobrze. W każdym razie, dlaczego robacz grając w ten sposób? On jednego gońca ustawił tu, drugiego tu, czyli każdy goniec strzela gdzie indziej, prawda? One nie współpracują. No i każdy taki ruch to jest pewne osłabienie, prawda? Osłabiamy pola. Ale ponieważ Jan zagrał taki niepełnowartościowy debiut jak F5, no to robacz chce mu pozwolić na takie rzeczy. F5. Zresztą Jansa się po prostu. Jansa tutaj po prostu. Znaczy, robacz zostawił pułapkę. Zrobił pułapkę i Jansa w nią wpadł. Po prostu. Jansa się połasił na piona. Poczeka F6. G3. G6. W tym debiucie można grać albo tak, to wydaje się bardziej sensowne, dlatego że my i tak chcemy zagrać E5, prawda? Czyli lepiej zagrać tak, tak i tak, końca ustalić na dużej przekątce. Ale grywa się też tak. Może on tu chciał, no, G6 jest lepszym ruchem niż, ale dobrze, B3, goniec G7, goniec B2. Ruszatka, goniec G2, D6. Chcę zagrać E5, prawda? Zagrał D6, bo chcę zagrać E5. Chcę zagrać E5. I to, żeby nie zagrał E5, to białe kontrolują dwa razy. Ale nie będą mogły oddać, nie będą mogły zabić figurą piona bronionego przez piona. Więc żeby nie było tak, no to zagrały D4. No i teraz to nie wchodzi, prawda? W ogóle białe chcą za chwilę zagrać tak i to już w ogóle nie wejdzie, bo będzie bicie w przelocie. Także, no to Jansa sobie zagrał C6. No i to jest właśnie takie tam. Tu są słabości, prawda? Osłabione pola. Figury niewyprowadzone. Jeszcze trzeba grać jakieś C6. No to co ten debiut jest wart tak naprawdę? Jest to po prostu nieestetyczne. Dobrze, on sobie zrobił roszadkę. No i teraz jeszcze Jansa gra taki ruch. I najśmieszniejsze jest to, że to go zgubiło. Gdyby on nie miał króla na H8, to by nie przegrał tego w ten sposób, w taki sposób jak przegrał. No, ten ruch go zgubił. Bo owszem, dobrze jest odejść królem, kiedy tutaj jest osłabiona przekątna, prawda? To jest dobre. Ale niekoniecznie wtedy, kiedy goniec tu strzela. Niekoniecznie wtedy król na H8 akurat stoi najlepiej. Bo ten goniec przez te wszystkie piony, przez te wszystkie figury na niego patrzy. Więc być może że wtedy lepiej było mieć króla tu. No tu na razie nic się nie dzieje, prawda? To w ogóle tak naprawdę to tutaj też są, mogą być jakieś motywy. Nie wiem, po co on tym królem odszedł. Na, po co on tym królem odszedł? Co prawda, no czasem się gra się tak, no, atakuje się tym pionami. No, może miał taki plan. Odchodzenie królem. Ma problemy z dojściem do E5. Jak nie dojdzie do E5, no to ten ruch nie ma, w ogóle bez sensu jest. Cała ta gra czarnych jest bez sensu. Król H8. Dobrze. No i teraz zagrał D5. Sobie. Też skoczka nie wyprowadził. I teraz Jansa dzielnie wyskoczył hetmanem. Całe skrzydło mu stoi, on lata hetmanem. No to i teraz robacz zrobił pułapkę. Zestawił pułapkę. On postawił skoczka, bo mógł spokojnie. Aha, tu jest atakowane. No tak, czyli on go chce zmusić, żeby coś zrobił z tym pionem. Żeby to zabił. No bo jak skoczek wyszedł tu, no to jest atakowany, prawda? Ale tak naprawdę, no być może po to tym hetmanem wyskoczył, żeby to atakować. Również. No i żeby atakować to pole. Bo teraz jak zagra tu, no to straci tu piona. A jeżeli zagra tu, to teraz ten skoczek jest na takim polu, gdzie go atakuje hetman. Jeżeli ten skoczek odejdzie gdzieś, to będzie go atakował goniec, prawda? Także to jest niepewne pole. Takie pole bronione tylko przez gońca. I tutaj Jansie się wydawało, że może zdobyć piona. Gdyby tego nie zrobił, no to by jeszcze grał, prawda? Chociaż ten skoczek obronił ten punkt, na razie białe nie mają zamiaru bić, a po biciu zabiorą po prostu pionę.
Zresztą mogą nawet zabić skoczkiem i po odbiciu skoczkiem wymienić tego gońca, żeby ten król był osłabiony. Ale nie wiem, czy o to im chodziło. W każdym razie tu się Jansa dał nabrać, bo Jansa stwierdził tak, jak zabije skoczkiem i pionek zabije, to potem goniec zabije skoczka, prawda? Zabije tu, a teraz grozi zabić skoczka. Jeżeli skoczek zabije, no to goniec zabije, atakuje wieżę. I tu jest atakowany skoczek, a tu jeszcze wieża. Prawda? Tu bijemy, no to bijemy, nie bije. Jak on tu? No to na przykład można odejść tu z gońcem. No tak, można odejść tu gońcem. No i mamy piona więcej, prawda? Tu wzięliśmy piona. W górę jest porówno, mamy piona więcej. Albo można zabić skoczka. Może nawet skoczka, jak wieża zabije. Można tu zagrać. Są to, prawda, jakieś szachy. W każdym razie czarne mają więcej pionów. Mają nierozwinięte skrzydło, ale mają więcej pionów. Tak sobie kombinował ten Jansa. Jaka była pozycja? No gdyby zabił tu, no to tak jak mówię, bijemy tu, jak on zabije, to bijemy z szachem, potem to odbijamy. No można też pionem, ale chyba lepiej tak. Więc on sobie wymyślił, że sobie zabije tego piona skoczkiem. Skoczek zabił na D5, pionek zabił na D5. No i teraz Jansa zabrał figurę. No, a piona na więcej, prawda? Figury co prawda nie wyszły. To było grane w 1974 roku, więc Jansa już był dosyć poważnym zawodnikiem. Miał wtedy 32 lata. I jakoś do niego nie dotarło, że nie można robić kombinacji, kiedy ma się figury nieodprowadzone. Że tam zawsze musi być jakaś dziura. No i tu jest dziura. Bo teraz nastąpił taki ruch. Wydaje się, że jest wszystko dobrze, że czarne odbiły figury, mają piona więcej, ale nastąpił taki ruch. I teraz ten goniec jest, tu jest związany do króla, a tu jest związany do hetmana. Niektórzy poeci nazywają to krzyżem maltańskim. Nie można zabić hetmana bez związanych goniec, nie można zabić gońca bez związanych, bo zginie hetman, prawda? No i jeszcze grozi w dodatku taki ruch, podwójne uderzenie. Żeby to chociaż była, no nie, no ale strata figury to już jest dostateczny powód, żeby przegrać partię, prawda? Figury za piona. Także hetman D2. No to hetman zabił, wziął drugiego piona. Straci figurę, ale wziął drugiego piona. No i teraz Robert zagrał tak. I tu się okazuje, że czarne muszą to przegrać. Znaczy, powinien odejść królem. Zobaczmy, ten w ogóle to związanie nastąpiło dlatego, że to był król. Gdyby było tak, gdyby król stał tu, no to nie ma żadnego związania, bo po tym ruchu po prostu leci hetman, prawda? To związanie nastąpiło tylko dlatego, że król był w tym miejscu. I teraz, aha, on nie może odejść królem, bo dostanie mata. No to ja już plotę 3 po 3. Ja jeszcze nie powinna być taka zmęczona. Nie może odejść kula, prawda? Musi się zasłonić. Jak się zasłoni wieżą, no to po prostu sobie zagramy tak. Odejdziemy i atakujemy wieżę. Mamy figurę więcej, zaraz weźmiemy wieżę. Jak zagra tak, to teraz robimy podwójne uderzenie. Znaczy, bijemy pionkiem, właściwie pojedyncze uderzenie. Ale możemy zabić pionka, on teraz nie może zabić hetmanem, bo tu jest goniec, a nie może zabić pionkiem, bo hetman jest atakowany, prawda? Czyli to jeszcze grozi na dodatek, także w ogóle chyba bicie tego piona też było niedobre, bo ten hetman tu wlazł właśnie pod tego skoczka. Czyli nie można uratować tej wieży, tego ruchu, no bo zabije, hetman musi gdzieś odejść, nie może zabić skoczka, bo jest broniony. Jeszcze tu grożą jakieś rzeczy, prawda? Jakieś odskoki, goniec zabije wieżę i tak dalej. Tak by było, gdyby zasłoniła się wieża po tym ruchu. Jak wieża, no to możemy odejść. I ta wieża zginie, bo jest związana. Jeżeli będzie hetman, nie hetman, hetman to w ogóle nie mógł.
I po tym szoku mogła się osłonić wieża, albo tak jak było, pionek, prawda? Pionek epić. No i teraz oczywiście nastąpił taki ruch. I teraz goniec atakuje hetmana, a skoczek chce tutaj dać jakiegoś szaka do odsłony, prawda? Podwójnego. I potem jakiegoś mata. Także to chcą zrobić czar białe. A jeżeli, no czarne oczywiście, jeżeli zabiją skoczka, nie mogą zabić pionkiem, bo stracą hetmana. Mogą zabić hetmanem, no i hetman odchodzi i goniec wiąże hetmana do króla. Także po tym ruchu i po tym biciu czarne się poddały. No bez czasu, mówię, nie można zabić hetmana, bo hetman odejdzie i goniec będzie wiązał hetmana. Nie można nie bić, no odejście gdziekolwiek hetmanem, no to tutaj, można tu odejść, prawda? To jest mat w jednym ruchu. Od hetmana i od skoczka. No bo jak się nie cofniemy tu, to za chwilę dostaniemy mata. Gdziekolwiek odejdzie, no to dostanie szaka, dostanie mata. Takie to były te partyjki. Na dzisiaj wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na następne zajęcia. Do widzenia.